Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale Piekła Niema. Dzisiaj zapraszam Was do wysłuchania sprawy z 2007 roku, która dotyczy Anity Knudson. Anita w 2007 roku miała zaledwie 18 lat. Na świat przyszła 22 września 1988 roku i urodziła się w stanie Kalifornia. W wieku pięciu miesięcy została adoptowana przez Gordona i Sharon. Rodzina następnie zamieszkała w Anaheim, i tam Anita jako mała dziewczynka uczęszczała do podstawówki. W szkole radziła sobie dobrze, i można nawet znaleźć informację, że w ósmej klasie napisała i wydała książkę. W czerwcu 2002 roku przeprowadziła się wraz ze swoją rodziną do Butte, Północnej Dakocie. I jest to miasto, które zostało założone w 1906 roku i które według podanych statystyk w 2010 roku zamieszkiwało zaledwie 68 osób. Tam dziewczyna uczęszczała do Velva High School. Angażowała się w zajęcia pozalekcyjne, trenowała piłkę nożną, grała na skrzypcach i na pianinie. Anita szkołę ukończyła z wyróżnieniem w 2006 roku. Policeum zdecydowała się iść na studia. Dostała się na Minot State University i zaczęła tam studiować pedagogikę wczesnoszkolną. Jako studentka dorabiała sobie jako pomoc domowa, a także pracowała w sklepie, który znajdował się w lokalnym centrum handlowym. Jeszcze w piątek 1 czerwca 2007 roku Anita zamieniła kilka słów ze swoją matką Sharon. Powiedziała jej wówczas przez telefon, że wraca właśnie do domu po spotkaniu ze znajomą. Tak minęła sobota. W niedzielę Sharon próbowała zadzwonić do córki, ale telefonu nikt nie odebrał. Sytuacja powtórzyła się w poniedziałek. I to nie jest tak, że Sharon zadzwoniła tylko raz. Kobieta próbowała przez te dwa dni wielokrotnie skontaktować się z córką, ale ta po prostu od niej nie odbierała. Z każdą godziną Sharon denerwowała się coraz bardziej, bo Anita miała w zwyczaju oddzwaniać i utrzymywała z rodziną bardzo dobry kontakt. W związku z tą całą zaistniałą sytuacją do mieszkania Anity postanowił pojechać jej ojciec. Gordon chciał po prostu sprawdzić, czy z córką wszystko w porządku. Kiedy zapukał do jej drzwi, to nikt mu nie otworzył, ale mężczyzna widział, że samochód jego córki stoi zaparkowany na podjeździe. Gordon próbował dostać się do domu, naciskając klamkę, no ale drzwi były zamknięte. Zaalarmowany postanowił przejść się i porozmawiać z zarządcą budynku. Kobieta powiedziała mu jednak, że nie może otworzyć dla niego mieszkania, ale wspólnie postanowili, że pójdą pod okno mieszkania dziewczyny. Z zewnątrz można było po prostu dostrzec jej sypialnię. To wtedy wspólnie dokonali makabrycznego odkrycia. Ktoś leżał na łóżku twarzą w dół. Zarządca, oczywiście, w tej sytuacji wpuściła Gordona do środka. Tutaj też warto dodać, że pojawiają się informacje, że zanim Gordon poszedł pod okno córki, to dostał informację od osoby, która również pracowała w budynku, że rano zauważono, że na oknie kobiety jest spora rysa. Okno nie było pęknięte, ale miało właśnie taką widoczną z daleka rysę. No, i tak jak już wspomniałam, Anita została znaleziona na łóżku około godziny 19 i leżała twarzą do dołu. Zadzwoniono pod numer alarmowy, ale kobieta była już zimna w dotyku. Krew znajdowała się zarówno na materacu, jak i na podłodze, ale oprócz tego wszystko wydawało się znajdować na swoim miejscu, nic nie zniknęło z jej pokoju. Śledczy ustalili, że kobieta zmarła najprawdopodobniej w niedzielę rano. Tutaj warto jednak zaznaczyć, że różne dostępne artykuły podają kilka sprzecznych informacji. Na przykład raz można wyczytać, że kobieta zginęła już wcześniej, bo nie pojawiła się w pracy w sobotę, ale z kolei inne artykuły zdają się temu przeczyć. Niejasne jest również, gdzie odnaleziono narzędzie zbrodni. Tutaj są akurat dwie wersje. Podaje się, że kieszonkowy nóż został albo odnaleziony w zlewie, Albo podaje się, że znaleziono go w nogach łóżka. Wiemy natomiast, że tego 1 czerwca, w piątek, po rozmowie ze swoją matką, Anita faktycznie wróciła do domu, i wiemy to ponieważ podrzuciła najemcy czek za mieszkanie. Nie ma dowodów też, które sugerowałyby, że po powrocie kobieta opuściła jeszcze swój dom. Ustalono, że przyczyną śmierci były rany kłute. Ciało kobiety po wszystkim zostało owinięte szlafrokiem. Autopsja wykazała, że Anita została ugodzona nożem dwukrotnie i to ten drugi raz okazał się być dla niej śmiertelny. Od samego początku śledztwa detektywi mieli problem z ustaleniem motywu zbrodni. Tak jak wspomniałam, z mieszkania nic nie zniknęło. Badania wykazały, że kobieta nie została wykorzystana, a w jej organizmie nie było śladu alkoholu lub innych nielegalnych substancji. Śledczy nie byli też w stanie nigdy ustalić, czy na ciele kobiety znajdują się rany obronne. Ustalono natomiast, że okno w sypialni zostało naruszone, i tu chodzi o tą wspomnianą wcześniej przeciętą szybę. Uważano, że tarysa pojawiła się po morderstwie, ponieważ na szkle odnaleziono krew anity. W mieszkaniu znaleziono również kilka niezidentyfikowanych odcisków, plus coś, co śledczy uważali za DNA zabójcy. Warto też dodać, że znalezione narzędzie zbrodni nie należało do Anity, nie należało także do jej współlokatorki. W toku śledztwa przesłuchano wiele osób i wytypowano sobie nawet takich bardziej już podejrzanych. Przesłuchano chociażby woźnego, który, jak się okazało, był chłopakiem zarządcy budynku. Tego mężczyznę przesłuchiwano, ponieważ miał on dostęp do wszystkich mieszkań. Policjanci w końcu jednak wykluczyli go z kręgu podejrzanych, no ale mężczyzna odebrał sobie życie w 2008 roku. I to, że mężczyzna odebrał sobie życie, spowodowało, że ludzie w mieście zaczęli plotkować, uważali, że było to dziwne. No i sytuacji nie polepszał fakt, że detektywi od zawsze otwarcie mówili, że uważają, że za zbrodnię odpowiedzialna jest osoba, która kobietę znała. No dobrze, ale dalej wracając do podejrzanych. Bliżej przyjrzano się także oczywiście i współlokatorce Anity, Nicole Rice, ale tutaj kobieta miała alibi i zostało ono potwierdzone przez jej rodziców. Kobieta twierdziła, że nie było jej w domu przez weekend, bo właśnie pojechała na farmę do swoich rodziców. Przyjrzano się także niejakiemu Tylerowi. Mężczyzna był przyjacielem Anity jeszcze z czasów licealnych i uczęszczał z nią na ten sam uniwersytet. I podczas gdy Anita postrzegała go tylko jako przyjaciela, Tyler podobno trochę się w niej podkochiwał. Co więcej, policjanci wiedzieli, że mieszkali oni w tym samym budynku. Śledczym nie pasowało też to, że kiedy wzięli go na przesłuchanie, to chłopak był w stanie podać im dokładną godzinę ostatniej rozmowy z Anitą. I nie było tak, że powiedział, że na przykład rozmawiał z nią chwilę po 15 albo 10 minut po 15. Mężczyzna podał czas co do minuty. Ponadto ojciec Anity uważał również, że mężczyzna zachowywał się dziwnie i nawet wszedł do mieszkania kobiety, by zobaczyć jak wygląda miejsce zbrodni. Przesłuchano również blisko 40 robotników, którzy w dniu morderstwa kobiety pracowali niedaleko jej mieszkania. Wszyscy zgodzili się dostarczyć swoją próbkę DNA i na tej podstawie zostali wykluczeni z kręgu podejrzanych. Swoje DNA zapewniła także rodzina kobiety, jej znajomi i współpracownicy. Nic jednak z tego nie wyniknęło i policjanci zostali z niczym. Sprawa przycichła, chociaż nigdy nie została zamknięta. W 2019 roku rodzina Anity wykupiła cyfrowe billboardy, na których prosili o przekazywanie jakichkolwiek przydatnych informacji. I trochę się zagalopowałam z tym 2019 rokiem, dlatego jeszcze wrócimy sobie do tych kilku miesięcy po morderstwie. I w te kilka miesięcy po morderstwie śledczy wciąż przysłuchiwali wiele osób. Czasami do kogoś wracali, czasami znajdowali kogoś zupełnie nowego. I chociaż policja nigdy nie znalazła osoby, do której należało DNA znalezione w mieszkaniu kobiety, to śledczy zawsze mówili, że nie wykluczają możliwości, że rozmawiali z zabójcą podczas śledztwa. W 2013 roku rodzinę Anity spotkała jeszcze jedna tragedia. To w tamtym roku życie odebrał sobie jej brat Daniel. Siostra Anna udzieliła wywiadu w 2015 roku i podczas tego wywiadu powiedziała: Co prześladuje mnie najbardziej w związku z morderstwem mojej siostry, to to, że ktokolwiek ją zabił, zabił też w końcu i mojego brata. Bo Daniel po śmierci Anity nigdy nie był już taki sam. Przez prawie 15 lat rodzina Anity z niepokojem czekała, aż władze północnej Dakoty zidentyfikują podejrzanego. Podczas konferencji prasowej zorganizowanej w środę 16 marca 2022 roku policja podała, że aresztowali 34-letnią Nicole Rice. I dobrze słyszycie: aresztowano współlokatorkę kobiety. Rice została oskarżona o morderstwo pierwszego stopnia. Co ciekawe, według The Daily Beast, Rice mogła przyznać się do popełnienia zbrodni po tym, jak mocno upiła się na imprezie w 2008 lub w 2009 roku. Taką informację przekazał niejaki William May, który w tamtym okresie był z kobietą związany. W 2022 roku, czyli chwili aresztowania, Nicole pracowała w Minot. Air Force Base, gdzie pracowała jako cywil. Aresztowanie też to miało miejsce dwa miesiące po tym, jak siostra Anity udzieliła wywiadu wspomnianej wyżej gazecie. I chociaż Rice nie została publicznie wymieniona podczas niego jako podejrzana, to siostra Anity powiedziała, że krótko po morderstwie jej siostry po mieście krążyły plotki, że za wszystko odpowiedzialna jest właśnie jej współlokatorka. Śledczy byli też od samego początku świadomi, że panie się ze sobą nie dogadywały i że panowało pomiędzy nimi duże napięcie. Major break in North Dakota cold case: A civilian employee at the Minot Air Force Base is in jail this morning. Now, accusing of killing her roommate 15 years ago, Anita Knutson was an 18-year-old attending Minot State in 2007, when she was found stabbed to death in her off-campus apartment. 34-year-old Nicole Rice is now charged with Knutson's death. The suspect was arrested at her workplace this week and is being held in the Ward County Jail in Minot. To know that somebody is out there that murdered somebody. And in this case, there was not one person that had anything bad to say about Anita. So to me, this was a young girl with a great future that was taken away from her family way too soon. I wydaje mi się, bo przynajmniej ja tak miałam, gdy czytałam o tej sprawie, że wy też zastanawiacie się pewnie, jak po tylu latach do tego aresztowania w ogóle doszło. Z dostępnych informacji, i to tutaj to są głównie informacje przekazane podczas tej konferencji prasowej, wynika, że oświadczenia, które policja na przestrzeni lat otrzymywała od Nicole, były po prostu niespójne. Niespójne były również oświadczenia dostarczane przez jej rodzinę. I te niespójności polegały chociażby na tym, że kobieta informowała policjantów, że ona i Anita były najlepszymi przyjaciółkami i że ona sama na współlokatorkę nigdy w życiu nie narzekała. Jeden ze świadków powiedział jednak śledczym, że we wrześniu 2008 roku Rice określiła zmarłą niecenzuralnymi słowami. Ten sam świadek zeznał, że widział Rice w barze Rusko 2 czerwca 2007 roku. I że kobieta powiedziała wówczas, że była w swoim mieszkaniu po ubrania. Nigdy nie mieliśmy dość, by ją aresztować, ale powiedziałbym, że zawsze uważaliśmy ją za podejrzaną, powiedziano podczas konferencji prasowej. Sędzia Richard Hagar ustalił kaucję na 120 tysięcy dolarów w gotówce lub 250 tysięcy dolarów poręczenia. Sędzia uznał, że kobieta od 15 lat nie opuściła obszaru hrabstwa i uznał, że ma tutaj rodzinę, z którą jest silnie związana. W sądzie oświadczenie złożył też wspomniany przeze mnie wcześniej William May. Mężczyzna zeznał, że kobieta przyznała mu się do popełnienia zbrodni. Nicole Rice w sądzie pojawi się już niedługo, bo 21 kwietnia 2022 roku. Zostanie wówczas postawiona w stan oskarżenia. Jeśli zostanie skazana za morderstwo pierwszego stopnia, to grozi jej kara dożywotniego pozbawienia wolności, bez możliwości ubiegania się o zwolnienie warunkowe. To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie tego odcinka i zachęcam Was do zasubskrybowania kanału oraz zostawienia łapki w górę. Do usłyszenia następnym razem.